wychodzimy. Okej, okay, a o której będziecie? No tak za 2 godziny, to możesz zrobić obiad. Co, chcecie iść na obiad? Może kotlety, mizeria i kartofle, o. Okej, okay, mamo, chodź. To zamknę za wami. Pa. Na razie. Pa. Jedziemy. Widzisz to, Michasia? Co to jest? Poczekaj, idę po to. To jest jakaś kartka. Mam. Pokaż to. Masz. Co to? Domek w lesie, tam go znajdziecie. Pamiętasz te rymowanki? Pamiętam, ale to było dawno temu. No jakiś rok temu. Jak nie dwa. I co teraz? No nic, musimy to sprawdzić. Czyli jedziemy tam. No a mamy inne wyjście? Coś czujesz, to dzisiaj się wszystko wyjaśni. A co wy o tym sądzicie, to dajcie znać w komentarzu i stawcie łapki w górę. Zapinaj pasy i jedziemy. Jesteśmy na miejscu, wysiadamy. Nie wiem, czy nie powinniśmy o tym powiedzieć tacie. A kto powiedział, że nie powiemy? Może by lepiej było, jakby tutaj przyjechał z nami. Nic się nie martw, ostatnio też byłyśmy tu same. Niby tak. Idziemy. Już? Przecież nawet godzina nie minęła. Chwila. Co tak szybko? Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Ze stołem może żona? Nie, z córką do sklepu pojechała. Przepraszam, a o której wrócą? No mówiłem, że tak za 2 godziny, czyli za 1,5 godziny powinny być. Dziękuję. A przekazać coś żonie? Nie, nie, dziękuję bardzo. Dobrze, do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Halo? Już są? No. Będę za 1,5 godziny. Czekaj na mnie. No, na razie. Michasia, pamiętasz drogę do tego domku? Coś tam pamiętam. Chodź, idziemy. Pamiętam, szłyśmy pod taką skarpą, a później tam były jakieś schody. No ale najpierw szłyśmy przez jakieś zarośla. Jestem. Mamy 1,5 godziny. Jedziemy. No. Patrz, tam jest ta skarpa. Idziemy. Mam wrażenie, bo tutaj była wczoraj. Ja też. Kto to? Ktoś ci dzwoni. Tata. Cicho, odbierz. Halo, Michasia? Nie umiem dodzwonić się do mamy. Pewnie ma wyciszony telefon. Nic mu nie mów. No, no. Co mówisz? Nic, za godzinkę będziemy. Okej, okay. Powiedz mamie, że był sąsiad dziadek i pytał o nią. No. Dobra, to na razie, pa. Pa. Dziwna sytuacja. Co ci tata mówił? Że sąsiad dziadek był i pytał o ciebie. A, widocznie sprawdzał, czy jesteśmy. Myślisz, że to on? Już nie wiem, co myśleć. A, chodź, idziemy. Ale tutaj się bardzo zmieniło. Mam to samo wrażenie, co ostatnio, jak tu byłyśmy. Jakie? Że ktoś nas śledzi. Nikogo tu nie ma. Też nikogo nie widzę, ale wiesz, mam takie wrażenie. Chodź, lepiej idziemy. Wszystko tu pozarastało. Zobacz! Co? On wygląda jak sąsiad dziadek. To chyba jest on.
co on tam robi? No czai się cicho. Poczekaj swojemu zdjęcie. Świetny pomysł, leci. Zrobiłam mu, ale co on tu robi? Może to on? Myślisz, że to on napisał? A może ktoś chciał nas ostrzec przed kim? Chodź, idziemy za nim, tylko ostrożnie. Zobacz, gdzie on tam idzie. Wygląda, jakby szedł w kierunku tego domku. Chwila, czy to możliwe, że on stoi z tym wszystkim? Dziwne, przecież on pojawił się dużo później. A nie było tak czasami, że on przyszedł? Przecież przyszedł rok temu. A nie wcześniej? Nie kojarzę. Pamiętacie, jak to było? To dajcie znać w komentarzu. Chodź, idziemy za nim. Jasne. Dziwna ta sytuacja. Bardzo. No, a może zobaczymy tam, gdzie ostatnio byliśmy? W tym domku? Nie, tam był taki taras widokowy, kojarzysz? A było takie miejsce, tam te kartki były, znalazłyśmy tam te wiadomości. Dokładnie, wiadomości. Myślisz, że teraz też znajdziemy? A to zależy sprawdzić. Masz rację, jak już tu jesteśmy, to musimy to sprawdzić. Już jesteśmy prawie na miejscu. Nareszcie. O, tam jest ten punkt widokowy. Właśnie, idziemy, poznaję. O, ale to jest ładny widok. Ale tu fajnie. Zobacz lepiej, czy coś jest. No nic tu nie ma. Dziwna sytuacja. Tu ostatnio coś było przyklejone. No, ale nic nie ma. Dobra, chodź do tego domku. Idziemy. Może tam coś znajdziemy. Zobacz, on tam wchodzi do tego domku. Czyli co, on tu mieszka, a nie bliźniak? A może on to bliźniak? Jak to możliwe? Nie wiem, ale widzę, co to jest. O, idzie. Chodź, idziemy za nim. Gdzie on jest? Tam poszedł. Gdzie? No za domek. Idziemy. Nie ma go tu. Chodź jeszcze dalej, zobaczy. Patrz, otwarte drzwi. Ostrożnie. Wyparował czy co? To jest niemożliwe. Musimy go znaleźć. Idziemy. Idziemy dalej. Ale gdzie on jest? Wyparował. I nie ma go. Dobrze, że mu zrobiłam zdjęcie. Pokaż to zdjęcie. Zapytamy go, jak przyjdzie do nas. Pokaż. Zobacz. Ale tu praktycznie nic nie widać. Coś tam widać. I tak go zapytam. Jasne. I co ty o tym wszystkim sądzisz, Marek? To trochę niemożliwe, żeby on nam tak szybko dojechał. Czemu? U ciebie był pół godziny po naszym wyjściu. No, było jakieś 45 minut, jak wyście wyszły. Czyli nam dojazd zajął około pół godziny. A ja dzwoniłem do ciebie, jak on praktycznie odszedł od drzwi, czyli ile? 5 minut nawet nie minęło. A myśmy go zauważyli jakieś 15 minut po twoim telefonie. Ale gdzie, tam na miejscu? Tak. Czyli co, kogoś innego widziałyśmy? A może to był ktoś po prostu podobny do niego? Co ty piszesz, on jako jedyny latem chodzi w golfie. Chwila, a jaki kolor miał ten golf? Niebieski był, nie? Tak, i miał jeszcze ten swój bezrękawnik. A, tą kufajkę, ale chwila. Niebieski, a u mnie był w tym takim, wiecie, bordowo-czerwonym, czy jaki to jest kolor? Typowy. Faceci kolorów nie rozróżniają. Jasne. Ale chwila, to mówisz, że był w tym bordowym? Czyli co, jeszcze by to tylko trzeba było doliczyć czas na przebranie się, no to co, on by się tam steleportował? Wiem, jak przyjdzie tu, to zapytajcie się go wprost, czy to on? I tyle. No co ty i tak na mnie powie? O, idzie. O, Wilku, mowa. Idę otworzyć. Marzena, poczekaj, ja otworzę i powiem, że was jeszcze nie ma. Ta, a auto stoi w garażu. Nie, daj spokój, ja otworzę. Dzień dobry, sąsiedzie. Dzień dobry, pani Marzenko. Zapraszam. Dziękuję bardzo.
Pani Marzenko, myślałem, że znowu pani nie zostanę. Tak, a o co chodzi? Myślałem, że może nagramy jakiegoś ting-tonga. To może jutro, bo właśnie wróciłyśmy z córką. Też niedawno wróciłem, byliśmy z żoną w sklepie. O, dzień dobry. Dzień dobry, właśnie mówię, że byliśmy z żoną w sklepie. Zakupy na weekend? Dokładnie, bo mamy gości. A gości, a może warto gości zabrać do domku w lesie? Pani Marzenko, chętnie, ale niestety nie mamy z żoną domku w lesie, ani w górach. Czyżby? Niestety, ale bardzo chcielibyśmy mieć. Bardzo dziwna sytuacja. Wydawało nam się, że dzisiaj widziałyśmy pana. Na dodatek bez żony. Pani Marzenko, w sklepie? Nie do końca. Dobry żarcik, pani Marzenko. Ale to nie jest żarcik. To co, pani Marzenko, nagrywamy tego ting-tonga? Dobrze, no ale może jutro. Rozumiem, pani Marzenko, zatem jesteśmy umówieni na jutro. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. I co wy o tym wszystkim myślicie? Nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Kręci, on zawsze kręci. Ale w zasadzie, Michaśka, to niemożliwe, żeby on tam był. No to trzeba to jakoś wyjaśnić. Ale się narobiło. To na dzisiaj to już tyle. Zostawcie łapki w górę. No i co? Do następnego odcinka to na razie. Pa!